Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernesiak, a dzisiaj chciałabym na kanale Aroma przedstawić Wam jeden z pięciu zapachów, które najbardziej cenię, jeżeli chodzi o zapachy męskie. Będzie to niesamowita, bardzo dla mnie ważna seria zapachów, seria filmów, dlatego że będę tu mówiła tylko i wyłącznie o perełkach zapachowych. I pierwszy zapach, który muszę tak rzucić od razu na sam początek, to Loewe 7. Ja o tym zapachu kiedyś mówiłam, ale mówiłam Wam bardziej w wersji starej, czyli tej takiej okrągłej. Loewe przeszło kilka razy reformulację i kilka razy się ten zapach zmienił. I trochę się czuję z Wami tak nieuczciwie, jeżeli Wam powiem, że dzisiaj już go nie warto kupić, bo nie. Bo warto. Warto, ja właśnie mam tutaj najnowsze opakowanie Loewe 7 i powiem Wam szczerze, że cały czas ten zapach jest po prostu majstersztyk. Tak się mówi? Pewnie nie. Jak zwykle jakaś literówka. Ok. Skupmy się na perfumach. Co my tutaj mamy? Loewe 7, czyli hiszpańska marka, która jest marką według mnie kilku dobrych zapachów, naprawdę dobrych zapachów. Lubię Solo z Loewe 7, ale niekoniecznie te zapachy mnie urzekają wszystkie. To może być tak, że z całej rodziny z 40 zapachów, które poznałam, Loewe 7 to będzie jeden z trzech, które po prostu uwielbiam. Natomiast Loewe 7 męskie to jest coś niesamowitego. To jest coś naprawdę totalnie ponad wszystko niesamowity zapach. Otwiera się bardzo charakterystycznie. Ja sobie pozwoliłam napsikać, tak trochę nie będzie, bo może to bardzo ładnie wyglądało, jak będę tak wąchać cały czas rękę. Pozwoliłam sobie napsikać tutaj wyżej trochę, bo na nadgarstku noszę jeszcze od rana coś innego, więc nie chciałam mieszać. Loewe 7 otwiera się niesamowicie charakterystycznie. Jest tutaj od razu nuta takiej żywicy, żywicy olibanum. Ona tak naprawdę jest gdzieś tam utkana, gdzieś tam schowana pod taką przykrywką i pikantną, bo i pieprzu, i gorzką, po jej olejku neroli. I naprawdę, uwierzcie mi, ten olejek neroli z tą żywiczną nutą to rzeczywiście daje takie pogranicze tajemniczości, intrygi, uwodzenia. Jest to pachnidło zdecydowanie takie, które po powąchaniu wprawia nas w jakąś taką błogość, w takie zastanowienie się, czy na pewno, czy tutaj rzeczywiście jest nuta piękna, odurzająca, czy ona jest taka nikczemna i taka intrygująca, ale irytująca. Tak trochę jest z niektórymi perfumami, że zastanawiamy się, czy one nam się podobają, bo wiecie, czasem zapach wąchamy, tak jak Armani Code na przykład męskie, czy też Givenchy Gentleman i mówimy ładny, przyjemny, fajny, po prostu. A czasem zapach wąchamy i tak nagle nas zastanawia, czy to jest okej? Czy tam nie ma za dużo takich dziwnych nut? I tak rzeczywiście jest w Loewe 7. Tam są dziwne nuty, dziwne, inne, intrygujące, totalnie niespotykane. Często. A za sprawą właśnie tego kadzidlanego uroku żywicy. Przepiękny, fantastyczny, bardzo komplementogenny i zabierający uwagę i przestrzeń. Zapach, który rzeczywiście zwraca uwagę innych, kiedy go nosimy, kiedy go noszą mężczyźni. Ja swojemu mężowi kupiłam kilka butelek w zapasie, właśnie mu się skończyły. Te butelki, chociaż tam jeszcze na dnie w jednej butelce starego Loewe jeszcze coś tam jest, więc zostawiłam sobie to na taką totalnie ważną chwilę w naszym życiu. Schowałam w szafę po prostu. Natomiast ma już nową butelkę Loewe 7 i powiem Wam szczerze, że o tyle coś tam mi brakuje, takiej głębi, brakuje mi tego zadziora, to i tak ten zapach jest na tyle intrygujący i na tyle tajemniczy i na tyle zuchwały, że ja po prostu będę go cały czas zasilać. Będę go kupować ponownie, dlatego że po prostu on ma coś w sobie. Ma coś w sobie i on rzeczywiście intryguje i rzeczywiście uwodzi mnie. Niesamowite. Ja uwielbiam po prostu. Loewe 7 to jest coś, co warto poznać. Warto poznać, warto ponosić. Jeżeli jesteście kobietami, które kochacie się w zapachach męskich, intrygujących, to warto sprawdzić, warto poznać. Natomiast jeżeli chcecie kupić coś swojemu mężczyźnie, coś, no nie, nie,
nie takiego popularnego, nie pospolitego, coś wyrafinowanego, to zdecydowanie powinniście sprawić mu zapach Loewe 7. Po prostu na pewno będzie to tym zapachem zachwycony. Pamiętajcie, że ja mam jeszcze 4 takie zapachy do polecenia i będę sukcesywnie wrzucać Wam tutaj filmiki z takimi zapachami. Natomiast Loewe 7 należy do tej całej piątki zapachów najbardziej przeze mnie cenionych męskich pachnideł. Polecam się. Pa, pa.